Dzień dobry, moi drodzy. Witam w prawie klasycznym Medivalu. Tyle, że moi drodzy, z większą liczbą frakcji tu z Ameryką odblokowaną i tak dalej. Więc myślę, że zagramy sobie Valią. Bo oni mają tych. Widzę tutaj jednostkę łuczników ładnych. Prędkości średni. I na samym początku będę chciał eliminować Anglię. Szkocję, Irlandię i zjednoczyć Wyspy Brytyjskie pod panowaniem walijskim. Bo tak. Mam Carvanon i Cardiff. Jak tam mój skarbiec? 2000 dochodu. Ci łucznicy są naprawdę nieźli. Będziemy ich werbować. Co oprócz tego macie? Gwent Riders. Czyli piechota z mieczami. I Meriony the Spearman. Czyli naprawdę nieźli włócznicy. Tu natomiast macie Spear Militia i te Seat Wyrów. Lista kardynalska. Nie mamy żadnych agentów. Widzę, że możemy tutaj mieć lekką piechotę. Możemy mieć milicję włóczniczą. Czego? I bym postawił, moi drodzy, to jest skromny dochód, bo skromny, ale na kopalnię. A w Carvanon, gdzie mogę mieć faktycznie tych Seat Wyrów, bym również, moi drodzy, postawił na skromny, bo skromny, ale jednak jakiś dochód z kopalń. Hail my king! Yes, my liege. This tower will keep vigil over the lands. Ty, mój królu, postawiłeś tu wieżyczkę. Yes, my liege. We shall continue tomorrow, my liege. Postawię jeszcze tu wieżyczkę. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Ty postaw tu wieżyczkę. Tak, tu chcę wbiega jeden oddział włóczników. Tu chcę jeden oddział tych. Jeden oddział was, jeden oddział jazdy. Widzę, że buntownicy mi wykwitnęli. Orders. Sire, orders. Hail my king. With honor, sire. My lord, orders. I command joining forces, my lord. Sire, orders. Joining forces, sire. Orders. As you wish. Hail my king. Assembling a mighty host of your troops, sire. Dobra. I widzę, że on się pięknie odsłonił w tym. W zamku Lancaster. Wy jesteście jeszcze neutralni. Where to, sire?
with discretion, sire. Ale neutralni długo nie będziecie. Bo dojdzie między nami do krwawej wojny. Hail my king. I oto nastanie czas miecza i topora, czas pogardy i wilczej zamieci. Okej, odsłonił się w Gloucester. A Lancaster będziemy musieli oblegać tak czy siak, moi drodzy. I jednocześnie uderzyć na Gloucester. Wiem, że to nadwyrężył na skarbiec. Postawiłbym ciebie tu. By your will, sire, we shall engage. I wy macie niestety longbowmenów. Ale longbowmenów będę musiał próbował przynajmniej rozfarżować konnicą. I macie jeden oddział mailed knightsów. To moi horsemeni powinni to skontrować. Men, tubatu. Czekajmy, aż się mgła rozwieje. Units, await my orders. Crossbows. Units, march. Units, march. Thanks. Łucznicy tutaj. Koszulnica na flankę. The enemy are bringing in reinforcements. Strzelcy teraz tu. Okej, wroga konnica z tej strony. Wy jesteście profeni, by bronić tej flanki. Wy się nieco bardziej rozciągniecie. Units, march! No, moi walijscy łucznicy. Wymiana uprzejmości między nimi a longbowmenami angielskimi. We're under attack!
koncentrować ogień na oddziale generalskim. Remain true and steadfast, victory will be ours. General's body charge! With great speed! General's bodyguard! Charge! Dobra, longbow menu. Has no honor. He flees the field. Only half the force remains. Ale nie w pale. Wy jesteście najemnikami, to jesteście. Cowardly foe runs. It's time to press the attack. Only behold how our cowardly foe runs. It's time. Dobra, spróbujcie ich dorwać, albo nie. All of Christendom will be awed by the victory we have won. I bitwy się pfe. Werbuje czy nie? Glory, honor, victory! Hail my king! As you will, my king, to battle! Laying siege, noble sire. We shall prevail in this siege, sire. Dobra, wroga armia rozbita. Command me, sire. Sire, orders, my lord. I widzę, że z drugiej strony pozostawiłeś Gloucester. Besieging the cowards, my liege. Niebronione. Patiently awaiting to breach and butcher, sir. Dowerbuj oddziały. Tu w zasadzie nie ma czego werbować. A gdybym chciał je przerzucać flotą... To i tak. I pytanie, co teraz zrobi Anglia? Będzie bronić Gloucester.
za wszelką cenę. Wyślij emisariusza, mam jakiegoś? A, mogę go sobie stworzyć, dobra. Irlandia? Za co? Dobrze, nie my. Hail my king! As you command, my liege. By God's will, we have triumphed! God be praised! He has granted us victory! No i to, co możesz werbować, możemy werbować wiele rzeczy, ale ja bym, moi drodzy... chciał postawić na lepszych łuczników. Przy okazji mogę coś przetrenować, nie mogę niestety nic przetrenować. My king. They'll wish they'd never been born, sire. Victory! Nothing can stop us, sire. Victory! It will be an honor defeating you. Widzę, że ktoś tu nie miał Night Fightera tak zwanego. I teraz pozostaje mi po kolei porozbijać tę armię. Dobrze, w sumie, że tu stoi ten. Że tu stoją ci rozbójnicy. King. Najpierw zaczynamy od bieda armijki dowodzonej przez kapitana. Mon kapitan, co tu masz? Milicję włóczniczą i milicję łuczniczą. Sire, my lord. Away, blasphemous knave. Binding forces. My king. My lord. By your will, sire, we shall engage. Dobra, i moi drodzy, mamy drugą bitwę. Muster your courage, men! We march into battle! Units, await my orders. Uła, bitwa w gęstym lesie. Ale tu widzę, moi drodzy, piękne wzgórze. Dobra, i ty oczywiście idziesz do mnie.
ci musimy być zimno w samych gatkach i w cienkich tunikach na śniegu. I ten oddział kufniku, o którym zapomniałem, idzie. O, mają jeszcze większy zasięg ze względu na wzgórze. Przyjrzyjmy się, jak strzelają. Piękne salwy lecą. Ci biegną jeszcze pod górę. To się dodatkowo męczą. Enemy force remains. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Missiles, attack! General's body, charge! Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Dobra, gonić tych. A, tu tych nie złapiecie, tu jednego możecie złapać. This is a clear victory that goes. Glorious victory is ours, sire. My lord, as you wish. Continuing tomorrow, sire. Dobra, tu u góry jest Skocja. Znacznie trudniejsza przeprawa, nie wiem, czekać tutaj. Sire. Orders. Orders. Sire. Orders. We shall slaughter them, my lord! Stephen Powell. Trzeba go rozwalić. There'll be no escaping us now. Attack! I ponieść w miarę małe straty, by móc rozwalić tą drugą armię. Pokażę wam sztuczkę z bitwą w nocy. On my orders. Dobra, zaczynamy bitwę. Pauza. Wy się nieco cofnijcie.
wy się ustawcie tutaj. I co, idzie do mnie? Znakomicie, mam nadzieję, że wjedzie z generałem w te pale prosto. Wjeżdża w pale, moi drodzy. The battle is very much in our favor. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Behold how our cowardly foe runs. It's time. We await your command. Łapcie tą milicję łuczniczą. All of Christendom will be awed by the victory we have won. Dobra, tylko problem z Anglikami jest jeszcze taki, że oni mają tu prowincję. Ale ugadam się z Francuzami w ten sposób, że im oddam, że Francuzom oddam te prowincje. W zamian za... Sojusz. Be gone. You are not my lead. An order. Sire. Orders. Orders. They'll wish they'd never been born, sire. Ojej, trzy jednostki longbowmenów. To może być ciężkie. Show no mercy! Kill them all! Będę musiał dobrze manewrować, moi drodzy, kawalerią i liczyć, że on pieprzy się na Men! On my orders! Units, move out and deploy stakes!
gdzie się ten gałganek ustawił, tu się ustawił. Ale dobrze, w górze ja będę miał sporą przewagę, jeżeli chodzi o strzał. Jeżeli chodzi o strzał. Moi walijscy longbowmeni to przez sukinkoty i będą mieli zasięg. He, nie macie jeszcze zasięgu? To tu was przestawię. No, ruszyj się. No nareszcie robicie to, co do was należy. Stwierdzam oficjalnie, że komputer jest kretynem. Potwierdzone info, komputer to kretyn. Oho, zdaje się, że się ruszył w końcu. Dobra, wy się wycofajcie. Our men
are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. We're under attack! Units, move out! General's bodyguard, with great speed! Units, move out! We await your command. Dobra, wy się cofnąć. Chłopcy, czy nie wiem, czy ktoś wam tłumaczył, ale atakujecie pod górę. Jeszcze a ja was jeszcze okrążę. I wjadę w plecy Farzu. They have lost half their men. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. No i się udało. Christendom will be awed by the victory we have won here today. Have mercy! First, I will take your lambs, then you come and get me. Dobra, i myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.